Szkoła podstawowa z litewskim językiem nauczania w Suwałkach rozpoczęła dziś oficjalnie swoją działalność. Na uroczyste otwarcie placówki przy ulicy Mickiewicza 5 przybyła Diana Nausedienę, pierwsza dama Litwy. W wydarzeniu wzięli udział również Ramūnas Skaudžius, wiceminister litewskiego resortu oświaty, nauki i sportu, Genadijus Mackelis, szef konsulatu Republiki Litewskiej w Sejnach, władze Suwałk na czele z Czesławem Renkiewiczem, prezydentem miasta, przedstawiciele okolicznych samorządów i szereg zaproszonych gości. Były przemówienia, program artystyczny i ślubowanie pierwszej trójki pierwszoklasistów. Kamienicy, w której będą uczyć się dzieci, poświęcił arcybiskup Lionginas Virbalas. Powstanie szkoły to odpowiedź na zapotrzebowanie mniejszości litewskiej, która przesiedla się w ostatnich latach z Puńska do Suwałk. W związku z tym już 3 lata temu w mieście utworzono przedszkole, gdzie uczęszcza niemal 40 dzieci. Teraz przyszedł czas na szkołę podstawową, na razie pierwszą klasę. Z każdym rokiem oddziałów i uczniów będzie przybywać. Diana Nausedienė w swoim wystąpieniu podkreślała, że kształcenie litewskie poza granicami Litwy jest bardzo ważnym elementem w podtrzymywaniu tożsamości narodowej. Dziękowała Fundacji imienia biskupa Antanasa Baranauskasa w Sejnach, że podjęła się utworzenia placówki. Szele šeimos ir bendruomenės tautinės tapatybės perdavimo. Obok wspólnoty i rodziny podstawą tożsamości narodowej jest oświata. W tych placówkach nie tylko uzyskujemy wiadomości, ale możemy przekazywać wartości narodowe i kulturowe. Jeszcze kilka lat temu Suwałki w kształceniu języka litewskiego były w gorszej pozycji, ale dziś możemy się cieszyć nie tylko z przedszkola, ale i przechodzimy na wyższy poziom. Dziękuję samorządowi miasta Suwałk. Dziękuję wszystkim, którzy zdecydowaliście postawić pierwsze kroki w Suwałkach. Jako osoba, która troszczy się o szkolnictwo poza granicami Litwy, dziękuję tym, którzy kontynuujecie tradycję biskupa Baranauskasa. Chcę podziękować wszystkim za to, że szanując Polskę, jej język i kulturę, rozwijacie i dajecie możliwości na współżycie w pokoju, zgodzie i możecie dogłębniej siebie poznać i stawiacie mosty współpracy kulturalnej między obiema republikami. Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, złożył organizatorom szkoły gratulacje. Jak mówił, społeczność litewska długo oczekiwała na otwarcie placówki. Edukacja w języku litewskim odbyła się w Sejnach i Puńsku. Dobrze, że Suwałki są postrzegane jako miasto z perspektywą dla Litwinów, mówił włodarz. Nasze narody są w sąsiedztwie. Przenika się nasza kultura, nasze tradycje. I Litwini to dla nas nie tylko sąsiedzi, to są nasi przyjaciele. A jeżeli przyjaciołom coś dobrego wychodzi i coś organizuje dla swojej społeczności, to my jako Polacy chcemy tą popierać, wspierać i tworzyć warunki jak najlepsze do tego, żeby to dziecko dzisiaj, które narodziło się, szkoła podstawowa w Suwałkach, rosło, wzrastało i rozwijało się. Otwarta dziś placówka w Suwałkach to 5. w Polsce szkoła z litewskim językiem nauczania. Na Suwalszczyźnie działa bowiem litewska szkoła Ziburis w Sejnach, liceum ogólnokształcące imienia 11 marca w Puńsku, polsko-litewska szkoła podstawowa w Puńsku oraz szkoła podstawowa w Widugierach.